Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia. Listopad to jest miesiąc największego w Polsce projektu promującego czytelnictwo, czyli dziewiąta przed nami, a w zasadzie już się zaczęła dziewiąta odsłona akcji Czytaj.pl, o której porozmawiamy z Pawłem Polańskim z Woblinka. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Akcja Szyta na miarę, to jest hasło tegorocznej odsłony tego projektu. Szyta na miarę dla kogo? No właśnie, Szyta na miarę w zasadzie dla każdego. Przyjęliśmy sobie za cel zbudowanie biblioteki jak najbardziej różnorodnej, a jednocześnie dostępnej, prostej, tak aby każdy, kto jest zainteresowany literaturą szeroko pojętą, mógł wybrać coś dla siebie. No i tak w tej bibliotece mamy zarówno literaturę lekko obyczajową, kryminalną, ale mamy też nieco trudniejsze, bardziej wymagające reportaże czy książki, które doradzą nam, jak żyć, czy też... Jak sobie radzić z emocjami. Jak sobie radzić sobie z emocjami, dokładnie tak. Stąd też sądzę, że każdy coś dla siebie odnajdzie, a szczególnie będzie nam miło, jeśli ktoś z Państwa sięgnie w ramach akcji po literaturę, po którą nie sięgnąłby, gdyby nie ta akcja, a takich głosów dostajemy zawsze, każdego roku bardzo dużo i to ogromnie nas cieszy. Powiedział Pan już to słowo klucz, czyli biblioteka. Jeśli ktoś nie słyszał o akcji Czytaj.pl, to proszę powiedzieć naszym słuchaczom, o co chodzi? Akcja Czytaj.pl to rzeczywiście jest cyfrowa biblioteka. Wybieramy dla Państwa, naszym zdaniem, pulę naprawdę jakościowych tytułów, które w listopadzie każdego roku warto zdecydowanie przeczytać. Ta biblioteka cyfrowa składa się z e-booków i audiobooków, po które można sięgnąć na telefonie, na czytniku, na komputerze. I wszystko to odbywa się bardzo prosto. Wystarczy mieć aplikację Woblink i zeskanować QR kod. I w tym momencie mamy dostęp do wspomnianej biblioteki przez cały miesiąc. Nieodpłatnie możemy korzystać zarówno z formy e-bookowej do czytania, jak i z audiobooków do słuchania. A co się działo w poprzednich latach? Jakie było zainteresowanie tymi książkami? Akcję tworzymy wspólnie z KBF-em już od 9 lat. Z roku na rok to zainteresowanie jest coraz większe. Wyobraźcie sobie Państwo, że w roku poprzednim 68 tysięcy osób czytało i słuchało wspólnie z nami. Czytelnicy wypożyczyli prawie 170 tysięcy publikacji. Właśnie wczoraj pomyślałem, że muszę zliczyć czas łączny, ile łącznie zostało przesłuchanych i przeczytanych treści. Podejrzewam, że będzie to zawrotna liczba. A czy książka jest w stanie dziś wygrać z internetem, z obrazkami, filmami, których mamy zatrzęsienie, kiedy weźmiemy tylko telefon do ręki? No, my wierzymy, że tak. Sami staramy się z tym walczyć. Wiadomo, że tych rozpraszaczy rzeczywiście jest bardzo, bardzo wiele. Stąd też ta nasza forma, my nie dajemy Państwu dostępu do wszystkiego. My wybieramy te tytuły, na których naprawdę warto się skoncentrować. I wszystko, co się dzieje w aplikacji, jest po to, by koncentrować czytelnika, by mu nie przeszkadzać. Nie ma tam żadnych reklam, nie ma tam przeszkadzajek tak zwanych. Wszystko po to, by Państwo czytali w skupieniu. Również ten ograniczony czas powoduje, że jeśli chcemy skorzystać z akcji, która jest nieodpłatna, to musimy się trochę skoncentrować. Więc wszystko jest pomyślane tak, aby książka mogła konkurować z tymi treściami, których w internecie jest tak szalenie dużo. Wiem, że w tym roku nie ma podziału na książki młodzieżowe czy dla dorosłych. Uznajecie, że młodzież może czytać książki określone jako te dla dorosłych? Po prostu może już się tym interesować, taką literaturą? My nie tylko tak przypuszczamy, my to po prostu wiemy. Natomiast nie zapominamy o tej typowej literaturze, tak zwanej young adult. Reprezentantów tego gatunku mamy, jest tam kilka książek z tego gatunku. Natomiast wiemy, że młodzież sięga po prostu po literaturę dla dorosłych. Tych książek jest tam 18 i kiedy przeglądam sobie gatunki, to widzę naprawdę różnorodny obraz, ale kiedy patrzę na autorów, to są to naprawdę popularni autorzy. No zdecydowanie. No, jednym z najbardziej poczytnych autorów w tym kraju jest Remigiusz Mróz i oczywiście nie mogło go zabraknąć w tej akcji, a zaraz obok niego Robert Małecki.
Chwilę dalej mamy książkę, no właśnie wspomnianego obszaru Young Adult, czyli Colleen Hoover. Katarzyna Puzyńska też jest na mamy tej liście. Mamy też Katarzynę Puzyńską, tak jest. Mamy The American Roommate Experiment, która to książka jest powieścią autorki tego tytułu The Spanish Love Deception, który w roku poprzednim był najczęściej, absolutnie najczęściej wybranym tytułem w poprzedniej edycji. W związku z tym naprawdę jest z czego wybierać w tym obszarze takim, powiedzmy, nieco luźniejszym. A po drugiej stronie mamy przykładowo Niedźwiedź w objęciach smoka, czyli o relacji Chin i Rosji. Mamy reportaż Polka w Korei, mamy wstrząsający reportaż Wojciecha Tochmana. Więc jestem przekonany, że każdy z Państwa odnajdzie tutaj coś, co go zainteresuje i zatrzyma go na wiele, wiele godzin. Połowa Polaków przyznaje, że książek nie czyta. Pojawiają się wśród nieczytających takie argumenty, że książki są drogie. I trochę tą akcją pozbawiacie nieczytających tej wymówki, bo książki w ramach tej akcji w listopadzie są za darmo, więc nie trzeba ani złotówki wydać na książki. Dokładnie tak jest. Tak właśnie to wymyśliliśmy. 10 lat temu, kiedy nieśmiało snuliśmy wizję, nieśmiało, a śmiałe wizję o tym, że chcielibyśmy stworzyć prawdziwą akcję, która będzie nie tylko promowała i mówiła, że warto czytać, ale usunie jak najwięcej barier i sprawi, że ta literatura będzie dostępna na wyciągnięcie ręki i to w takich sytuacjach nieoczywistych. Typu czekam na przystanku i mam parę minut dla siebie, albo właśnie jadę tramwajem i nie wiem, co ze sobą zrobić. I wówczas już wiedzieliśmy, że ta cena, w tym wypadku wynosząca 0 zł, jest tym kryterium, którym wiele osób się zasłania. No więc, drodzy Państwo, wymówki już nie ma. Wystarczy wziąć telefon, który każdy z nas ma przy sobie, zaskanować QR-kod, który znajdą Państwo w wielu różnych miejscach i lecimy. No właśnie, to jest też ważna sprawa. Skąd wziąć te kody? Ja sprawdziłam na mapie. Nie ograniczacie się do dużych miast, więc kolejnej wymówki nie ma, że jak ktoś jest z mniejszej miejscowości, to takiego kodu nie zdobędzie. Gdzie te kody są? Najprościej w tym roku znaleźć kod w internecie. Wchodząc na stronę akcja.czytaj.pl i tam jest po prostu QR-kod, który należy zeskanować. Albo w szkołach, na przykład w szkołach też jest dosyć sporo, to dla uczniów ważna informacja. Mamy zaangażowanych bardzo wiele szkół, w poprzednim roku było to ponad 1000 szkół, prawdę mówiąc nie wiem jeszcze ile w tym roku będzie tych szkół zaangażowanych, natomiast mamy mnóstwo zgłoszeń, informacji, że uczniowie pobierają plakaty i rozwieszają. Tu jeszcze dodam, że konstrukcja jest też taka, że my liczymy na Państwa, na czytelników, którzy chcą nam pomóc. Udostępniamy nasze plakaty do pobrania na stronie akcjaczytaj.pl. Państwo mogą je wydrukować i rozwiesić na swoim osiedlu, w windzie, na klatce schodowej. No, wszędzie, gdzie komukolwiek, w biurze, gdzie komukolwiek taka akcja może się spodobać. I bardzo do tego zachęcamy, więc tych plakatów przez cały listopad z pewnością będzie przybywało. I już na koniec ważna informacja. Można przeczytać wszystkie książki z tej biblioteki. To nie jest tak, że wybieramy tylko jedną książkę, więc jak ktoś ma czas i chce iść na rekord, to może 18 przeczytać. Oczywiście. Jest tylko jedno zastrzeżenie. W danej chwili na swojej półce można mieć jeden tytuł, ale można go wymieniać, czyli jeśli skończymy pierwszy tytuł, możemy wymienić na kolejny i tak dalej. A jeśli w trakcie czytania którejkolwiek z pozycji stwierdzimy, że chcemy spróbować innej, to również możemy to zrobić, uwaga, bez utraty postępów czytania lub słuchania. One zostaną zsynchronizowane z naszymi serwerami w momencie, kiedy Państwo wrócą do tego tytułu, który właśnie wymienili. To powrócą również dane o tym, gdzie Państwo zakończyli słuchanie na przykład. Nic, tylko słuchać albo też czytać. Paweł Polański z Woblinka był moim i Państwa gościem. Opowiadaliśmy Państwu o akcji czytaj.pl. Dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. 7:09. Poranek rozgłośni katolickich.